Dzień dobry, Karol Jałochowski, witam w kolejnym podcaście Pulsara i dzisiaj goszczę panią doktor Monikę Mędrak z Zakładu Ekologii i Ochrony Środowiska Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Nic nie powszaniłem tym razem? Dzień dobry, wszystko się zgadza, pełna afiliacja padła. Dobrze, bardzo się cieszę. I ty masz takie różnorakie kompetencje, ja sobie pozwolę przeczytać, bo nie zapamiętam. Masz tak, jesteś biogeochemiczką. Zgadza się. Jesteś toksykolożką środowiska, tak się ten termin... Tak, co się pewnie łączy z biogeochemią też, całkiem nieźle. Pewnie tak. Badasz też paleośrodowiska. I tutaj to wymaga niestety, znaczy stety. Objaśnienia. Słowa wyjaśnienia, tak. Ja myślę, że i biogeochemia może wymagać słowa wyjaśnienia, czy nie? Myślę, że wszystko to wymaga wszystko. Wyjaśnienia, tak. Biogeochemia to... Już tak trochę systemowo na to patrząc, nomen omen, to jest dziedzina wiedzy łącząca informacje z biologii, chemii, geologii, fizyki, a koncentruje się w tych moich badaniach na rzeczach związanych z obiegiem pierwiastków w środowisku, w ekosystemach, jak te pierwiastki się przemieszczają pomiędzy glebą, rośliną, wodą, co z tym robią mikroorganizmy na przykład, jak to potem wchodzi dalej do łańcuchów pokarmowych do zwierząt już. Tak. Czyli jestem na takich przestrzeniach, badam połączenia właśnie pomiędzy różnymi elementami ekosystemu, jak tam te pierwiastki przechodzą, w jakich formach. To nie muszą być pierwiastki, to mogą być ogólnie związki chemiczne i wtedy nam się łączy ta toksykologia taka środowiskowa, bo ja nie jestem toksykologiem medycznym, który tam, nie wiem, bada stężenie alkoholu we krwi czy coś takiego. Ja się zajmuję tym aspektem środowiskowym, czyli los substancji chemicznych, no takich, które uznajemy za szkodliwe, w środowisku, jak się przemieszczają, gdzie się kumulują, w jakich elementach środowiska są najbardziej trwałe, a potrafią tam spędzić kilkadziesiąt lat niektóre z nich. Czyli to ta biogeochemia właściwie zazębia się z toksykologią, bo to cały czas chodzi o przemieszczanie się związków chemicznych, substancji chemicznych w ekosystemach. Czy ta toksykologia jest w istocie specjalnym przypadkiem tego, co właściwie obejmuje Właściwie mogłabym powiedzieć, że jestem biogeochemikiem i postawić kropkę, tak? Nie musiałabym uzupełniać tego, czy rozwijać. Paleośrodowisko teraz, to też się łączy trochę z biogeochemią. Paleośrodowisko to jest to, jak nasze środowisko wyglądało w przeszłości, tak? Nie wiem, 1000 lat temu, 10 tysięcy lat temu, 50 tysięcy lat temu, ja już tak daleko nie sięgam, tak się ograniczam do pewnie 10, 12 maksimum, czyli holocen, ponieważ badam torfy przede wszystkim, czyli osady organiczne i osady jeziorne i na podstawie cech przede wszystkim chemicznych, tu się kłania ta biogeochemia, ale też pewnych cech takich biologicznych, staram się opisać, jak wyglądało środowisko, czy jak wyglądał klimat w momencie, kiedy te osady się akumulowały. I ciebie te badania przenoszą rozmaite różne części świata, bo sobie też zapisałem, to jest dłuższa lista. Na przykład badałaś mokradła wysokogórskie w górach Pamiru. Zgadza się wszystko. Badałaś degradację gleb roślinnych w Kazachstanie. Gleb rolniczych. Rolniczych w Kazachstanie. Tak, to też się nie zgadza. Jestem sam w stanie się je przeczytać, rozczytać, odczytać. Właśnie, odtwarzałaś te środowiska paleolityczne na stanowiskach archeologicznych w Uzbekistanie na przykład. To w takim mniejszym zakresie, ale też tam gdzieś byłam w to zaangażowana. To jak, znaczy co łączy? Dlaczego akurat ten region, rozumiem już mniej więcej, co łączy te miejsca, ale co cię akurat w tę część świata zaniosło? W tę część świata, czyli do Azji Centralnej, czy środkowej, tak, może powinnam powiedzieć, to jest takie uwarunkowanie trochę historyczne u nas na uczelni. Po prostu grupa badawcza, w której pracuję od ponad 40 lat jest powiązana z naukowcami z Azji Środkowej. To na początku to chyba był przypadek, po prostu na Uniwersytet Warszawski, na Wydział Biologii przyszedł list z Uzbekistanu, gdzie no, naukowcy tam chcieli współpracować jeszcze za czasów Związku Radzieckiego, czyli to była Uzbecka Republika. Potem ta współpraca jeszcze za Związku Radzieckiego przez chwilę trwała. Związek Radziecki się rozpadł, to wszystko się rozmyło, no bo wiadomo, że tam się działy różne rzeczy, łącznie na przykład z wojną domową w Tadżykistanie.
I później już tak całkiem współcześnie, na początku lat 2000, te kontakty zostały odnowione, poszerzone. Zrobiliśmy duży taki przekrojowy projekt unijny dotyczący przekształceń zlewni Syrdarji, czyli jednej z takich głównych rzek tego terenu obok Amudarji. I wtedy część tych kontaktów właśnie odnowiliśmy, część się rozszerzyła. Później to pociągnęliśmy za jakiś czas, zrobiliśmy dwie duże wyprawy do Azji w 2011 i w 2012, których celem było też właśnie takie wzmocnienie tych kontaktów, bo w przypadku tego obszaru i myślę pewnej specyficznej mentalności osób, które tam mieszkają, to nie jest tak, że ja mogę sobie pisać maile, wtedy jeszcze nie było mowy o spotykaniu się online, to tak. Też by nie dało rady. Tam się trzeba spotkać twarzą w twarz, tak. Pogadać, dać się nakarmić jakąś tam zupką, czasem pewnie dać się napoić rozmaitymi napojami, no więc tam te kontakty wymagają fizycznej obecności, jeżeli chcemy, żeby one były jakieś takie prawdziwe i żeby coś one nam potem dały. Także no jakby te kolejne wyjazdy tę sieć nam znowu rozszerzały i wzmacniały i w 2014 byliśmy gotowi, żeby pojechać już na wyprawę stricte badawczą. Te wcześniejsze dwie wyprawy pozwoliły nam się też rozpatrzeć, jeżeli chodzi o jakieś problemy badawcze czy ciekawe miejsca, które byłyby fajne do jakiejś eksploracji. No trochę tam w te miejsca wtedy docieraliśmy, no nie chcę powiedzieć, że to jak na biegun, tak, ale no jednak to były miejsca mało znane, mało turystyczne. Przez te lata, przez które tam jeździłam, to na przykład obserwuję, że Pamir bardzo się uturystycznił i uzachodnił. Myśmy tam jechali, to jeszcze nie było tak łatwo mieszkać u ludzi. Oni też oferowali specyficznej jakości to wszystko, tak? No tak jak mogli, tak? Natomiast no, przez tych kilkanaście lat to się zmieniło. Teraz niestety akurat w Tadżykistanie, w Pamirze znów się pogarsza i ta sytuacja też i ekonomiczna, i jakaś taka polityczno-społeczna robi się mniej korzystna. Natomiast no, przez pewien czas ten obszar się bardzo tak rozwijał w tym sensie, w którym my myślimy o rozwoju. O. Ale rozumiem, że zjawiska czy procesy, które tam badacie, mają charakter uniwersalny. Jak najbardziej. To są wysokie góry, czyli takie miejsce, które jest bardzo wrażliwe na przykład na zmiany klimatu. Tak. No właśnie, bo kiedy zastanawialiśmy się, o czym porozmawiać dzisiaj podczas tej pierwszej rozmowy, to ty rzuciłaś całą listę rozmaitych tematów i na końcu tej listy był temat najtrudniejszy i uznaliśmy, że wybierzemy właśnie ten najtrudniejszy, bo on chyba jest najważniejszy w tak... Kiedy się patrzy na dobro całości ludzkości, globu, ekosystemu, w którym tkwimy i którego jesteśmy częścią, to on jest chyba najistotniejszy, ten temat. Mianowicie temat poświęcony myśleniu systemowemu czy systemom. Powiedz więcej, dlaczego ten temat wybrałaś, dlaczego największą atencją go darzysz? Dobrze, to tak, no lubimy wyzwania, to wybraliśmy sobie najtrudniejszy, najwyraźniej dlatego. Dlaczego moim zdaniem to jest ważne? Może najpierw dwa słowa o tym, czym jest samo myślenie systemowe. To jest rzecz, która tak w pierwszym odczuciu wydaje się super intuicyjna, bo chodzi o to, żebyśmy zauważyli, że świat to nie jest zbiór osobnych, rozłącznych elementów, tylko że wszystkie te elementy, które tworzą świat, są ze sobą połączone. I w myśleniu systemowym interesują nas najbardziej te połączenia, ich dynamika, jakieś przepływy, i tych rzeczy, mogę powiedzieć ekologicznie, przepływ energii, obieg materii, ale te systemy zawierają w sobie nie tylko elementy takie ekologiczne czy biologiczne, ale tam są zawarte elementy związane z nami, nazwijmy to z antroposferą, tak? Zarówno w tym sensie takim bardzo namacalnym, bo to są takie elementy, które tworzymy korzystając z zasobów naturalnych, czyli cała nasza infrastruktura, nie wiem, komórki, komputer, wszystkie te rzeczy, które mamy, ale elementem tych systemów równie ważnym są też rzeczy nienamacalne, czyli nie wiem, nasze prawa, wiedza, religia, jakieś przekonania, nie wiem, moralne, etyczne, sposób i reguły funkcjonowania społeczeństw. To wszystko się zazębia, łączy i
między tymi elementami cały czas występują dynamiczne połączenia o różnym kierunku. I ostatnia już rzecz, już kończę tę wypowiedź. I teraz dzięki temu, że te elementy ze sobą współdziałają i współpracują, to my mamy, dostajemy na koniec pewną nową jakość, która jest czymś więcej niż sumą poszczególnych elementów tego systemu. Mm. Bo to jest takie myślenie, którego nas nie uczą w szkołach. Nas uczą o łańcuchach pokarmowych, o takich jednowymiarowych albo ewentualnie dwuwymiarowych jakichś siatkach zależności, ale takich bardzo prostych. Więc to rozumiem, że to gdzieś się... W jakim momencie, kiedy zaczęto myśleć o świecie w taki sposób systemowy? Tak, ja jeszcze do tej szkoły się odwołam. Tak. Ja myślę, że sposób taki myślenia systemowego jest dla nas intuicyjny i naturalny, natomiast my się go oduczamy, aktywnie oduczamy, nawet tak bym powiedziała. I wynika to z tego, że te systemy są po prostu bardzo mocno skomplikowane. Jak nad tym się zastanawiam, to myślę sobie tak. Kiedyś byli ludzie nazywani ludźmi renesansu, polihistorna, to jest chyba takie słowo po polsku, pewnie z łaciny. To nie wiem, to był Leonardo da Vinci, tak, chociażby, tak? Sztandarowy tak przykład. Ostatnim takim polihistorem według Wikipedii był Winston Churchill. I potem polihistorzy znikli. Bo już teraz nie jesteśmy w stanie być ludźmi renesansu, ponieważ ta wiedza, te wszystkie rzeczy, które wiemy już, które nas otaczają, jest tego tak dużo, że no, nie sposób, żeby ktoś to wszystko ogarnął. I wszystkie systemy, w których funkcjonujemy, są tak skomplikowane, czy złożone, powinnam powiedzieć, że po prostu nie sposób tego ogarnąć. Żeby to jakoś ogarnąć, co my robimy? Zaczynamy myśleć analitycznie, zaczynamy sobie te systemy dzielić na łatwiejsze do przełknięcia fragmenty. Mhm. Dlatego mamy w szkole przedmioty, mamy historię, mamy biologię, mamy fizykę i tak dalej, bo wtedy możemy sobie jakiś fragment czegoś więcej się dowiedzieć, jakoś lepiej to zbadać, tak? I no po prostu tak, funkcjonujemy już potem w dorosłym życiu. Natomiast zaczynamy, jak się nad tym zastanowić, to zaczynamy życie systemowo. Rodzimy się w jakiejś rodzinie, która jest jakimś takim mini systemem czy podsystemem, tak, łączonym przez szereg połączeń, relacji, interakcji i sobie tam funkcjonujemy i robimy to intuicyjnie. Tylko im bardziej złożony system, im większy system, to tym trudniej go ogarnąć. I wtedy zaczynamy dzielić, zaczynamy podchodzić analitycznie czy redukcjonistycznie. Na takim poziomie kulturowym też uciekliśmy od takiego myślenia systemowego, bo te kultury tak zwane pierwotne, czy one też postrzegają rzeczywistość w kategoriach systemowych, jakby nie ubierając tego w taką nomenklaturę, ale to jest chyba podobny sposób patrzenia na świat. Ja myślę też, że w pewien sposób, nawet jak tak daleko sięgamy, to i jakieś takie elementy mitologiczne, jak ludzie próbowali zrozumieć funkcjonowanie świata, one wielokrotnie mają taki charakter systemowy, tak? Mhm. No, każdy chciałby teorię wszystkiego stworzyć, tak? Natomiast ja myślę jeszcze tak, to nic złego, że analizujemy i że zaczynamy sobie to, ten wielki, złożony system, którym jest świat, rozbijać na mniejsze jakieś fragmenty, na podsystemy na przykład. Tylko ważne jest też to, żebyśmy w którymś momencie mogli zrobić te trzy kroki do tyłu, popatrzeć na całość i spróbować jakoś to scalić, tak? Zobaczyć, gdzie to się łączy, gdzie to się przenika. To jest super trudne. Mhm. I jeszcze wracając do twojego pytania, kiedy to myślenie systemowe się tak rozwinęło najbardziej. Wydaje mi się, że takim momentem jakby kluczowym, bo te idee gdzieś tam sobie funkcjonowały oczywiście, natomiast takim momentem kluczowym były lata 70., wczesne lata 70., końcówka lat 60., kiedy wydarzyły się tak globalnie dwie rzeczy. Pierwsza sprawa, byliśmy w stanie spojrzeć na Ziemię z kosmosu. To końcówka, słynne zdjęcie, tak. Tak, te Blue Marble, a wcześniej jeszcze tam były takie jakieś pierwsze świt nad Ziemią i takie rzeczy. Więc mogliśmy zobaczyć, że to jest jakaś jedna całość, która jest ograniczona, to jest ważne, czyli mamy ograniczone zasoby, no i na tej jednej całości my sobie funkcjonujemy. I to jest rzecz, która bardzo mocno wpłynęła na i filozoficzne, i naukowe pojmowanie funkcjonowania świata. Niektórzy mówią, ja tego nie weryfikowałam, że podobne doświadczenie daje stosowanie środków takich, tak, psychoaktywnych i zwykle tych grzybowych, czyli tam... Trzeba lecieć w kosmos wtedy. Tak, tak, tak. I wtedy można sobie na własnej sofie to sprawdzić.
Druga rzecz, która się wydarzyła pod koniec lat 60., to taka no, rewolucja społeczno-psychologiczna, która sprawiła, że zaczęliśmy inaczej patrzeć na człowieka i jego pozycję w świecie, w naturze, na zwierzęta, na zasoby, którymi dysponujemy. Mm. Więc takie przekształcenie trochę naszej mentalności. I w efekcie właśnie na przełomie lat 60., we wczesnych latach 70. zaczynali działać tacy najbardziej znakomici systemowcy, chociażby matka systemowa Donella Meadows, która jednocześnie też jest współautorką, czy była współautorką słynnego raportu Klubu Rzymskiego Granice Wzrostu. A ten raport też tak znakomicie w te kwestie systemowe się wpisuje w gruncie rzeczy. Czyli ten przełom lat 60. i 70. to taki moment, gdzie myślenie systemowe staje się modne, może nawet nie bójmy się tego słowa, i powszechnieje. Mm-hmm. To wróćmy do konkretów. Tak? Te słowa się pojawiły w twojej wypowiedzi, złożone i skomplikowane, bo my czasem używamy ich wymiennie, ale tak naprawdę w kontekście takiego myślenia systemowego one mają dramatycznie różne znaczenia, prawda? Tak, to się zgadza. Systemy mogą być zróżnicowane, to pewnie łatwo się domyślić. Mogą być systemy proste, nawet takie się zdarzają. I wtedy jesteśmy w stanie, właściwie nie trzeba być ekspertem, żeby się domyślić i zorientować, jakie zasady przyczynowo-skutkowe w tym systemie działają, i można dość łatwo te zależności rozpracować. W związku z tym można też łatwo w ten system ingerować i zmieniać go w taki sposób, żeby to no, odpowiadało naszym potrzebom. To są te proste, gdzie zależności przyczynowo-skutkowe są łatwe bardzo do zaobserwowania i zrozumienia. Potem mamy systemy skomplikowane, gdzie te zależności przyczynowo-skutkowe nadal dobrze funkcjonują, tylko one już nie są do zauważenia i zrozumienia przez nieeksperta. Tam jest potrzebny ekspert, który przyjdzie, pewne rzeczy przebada, musi to najpierw przebadać i zanalizować, i potem jest w stanie te zależności przyczynowo-skutkowe opisać, no i zwykle mu się to udaje. Czy samochód, fabryka, to by był układ skomplikowany, tak? Czy na przykład... Myślę, że to może być tak, to jest dobry przykład. Potrzebujemy eksperta, żeby ten samochód złożył do kupy i najpierw wymyślił te elementy. I teraz mamy systemy złożone. I tu już wchodzimy jakby piętro wyżej, bo tutaj te zależności przyczynowo-skutkowe są, ale one przestają być takie obejmowalne naszą logiką. Przestają być dla nas intuicyjne, przestają być dla nas od razu zrozumiałe. To są te systemy, gdzie na przykład działając zgodnie z logiką, działamy przeciwskutecznie. Chociażby taki system, powiedzmy, miejski czy transportu miejskiego. Mamy dużo samochodów, pierwszy logiczny pomysł, poszerzmy drogę. Wydaje się, że super logiczne, ale mamy tam więcej elementów, więcej zależności, i poszerzenie drogi sprawia, że tych samochodów będzie jeszcze więcej. I po to, żeby taki problem rozwiązać i żeby w taki system zainterweniować, trzeba go bardzo dobrze zanalizować, czyli ta analityczność jest nam potrzebna, tak? Tylko potem musimy to wszystko łączyć. I druga rzecz, w systemy skomplikowane, jak ingerujemy, to zwykle to się też odbywa metodą prób i błędów. No co oczywiście też jest trudne, bo jak mamy błędy, to tam się pojawiają niechciane konsekwencje i no siłą rzeczy coś może pójść nie po naszej myśli, ale zakładam optymistycznie, że na tych błędach się uczymy. Mhm. Jeszcze mogą być, ostatnia rzecz, systemy chaotyczne, gdzie w ogóle nie sposób mówić o połączeniach przyczynowo-skutkowych, i w tych systemach najtrudniej w jakiś sposób interweniować, no bo wtedy wszystko robimy na ślepo. I jeszcze jedna ważna rzecz, tak jakby w naturze i w rzeczywistości, bardzo często jak zaczynamy analizować jakiś system, to on nam ląduje dokładnie po środku tej matrycy. No właśnie, bo tak ładną taksonomię tak przedstawiłaś, ale w istocie prawdopodobnie elementami układów złożonych są systemy czy układy skomplikowane oraz chaotyczne, i to wszystko jest... Jak najbardziej, więc zwykle jak zaczynamy analizować jakiś system, to widzimy te elementy z tych czterech fragmentów tej matrycy, no i siłą rzeczy sprawa staje się jeszcze trudniejsza, tak? Jak to zrozumieć i jak działać w takim systemie? Przypuszczam też, że samo zidentyfikowanie elementów tego systemu jest nie lada wyzwaniem, bo ty pracujesz właściwie, to są zagadnienia czy problemy
niewłaściwie, tylko po prostu ekologiczne. To jest najtrudniejszy z systemów, jaki mogłobyś sobie wybrać prawdopodobnie, bo jego elementami są rozmaite byty i biologiczne, i technologiczne, i są właśnie elementy wierzeń, przekonań, jest polityka. Więc kiedy... Jak w ogóle do tego podejść? To znaczy, jak właśnie wybrać te takie ziarna podstawowe tego systemu, który potem badasz? No, na szczęście jest pewna metodyka, która pozwala nam krok po kroku te systemy badać. Jak każda metodyka, to jest ułomne i niedoskonałe, tak? Ale jest to pewien sposób działania, którym dysponujemy. Pierwsza rzecz, którą trzeba zrobić, to trzeba znaleźć i odpowiednią grupę roboczą, która pozwoli nam pracować na systemie. Pojedynczy człowiek, nawet z bardzo dużym doświadczeniem, no to za mało, żeby takie systemy analizować. Potrzeba zebrać grupę osób, które mają różne doświadczenia naukowe, życiowe, którzy są jakoś powiązani z problemem, który badamy, czyli to powinni być tak zwani interesariusze związani z tym problemem czy zagadnieniem. Tak? To trochę będzie inaczej wyglądało przy problemie stricte naukowym, trochę inaczej przy takim, który ma większy ciężar polityczny, społeczny czy ekonomiczny. Tak? Ale zawsze no, to słowo interesariusze się do tego nadaje. Czyli musimy zebrać grupę, która reprezentuje jak najwięcej narracji, poglądów, aspektów tego problemu, który badamy. Jeżeli mamy taką grupę, to pierwsze, co robimy, to przygotowujemy mapę systemu. Mapa systemu to jest właśnie wypisanie i zidentyfikowanie wszystkich, oczywiście wszystkich w cudzysłowie, bo wszystkich tych elementów... To nie sposób tego, myślę, zidentyfikować, ale no jak najwięcej tych elementów, które nam przychodzą do głowy, które wynikają z wiedzy takiej sztywnej, twardej wiedzy literaturowej, z naszego doświadczenia praktycznego również. Powinniśmy pewnie sobie dopraszać do takiej grupy w zależności od potrzeb różnych ekspertów. I jak mamy te elementy wypisane w sposób jakiś taki no, zadowalający w danym momencie, to zaczynamy zastanawiać się nad połączeniami pomiędzy tymi elementami. Kiedy następuje zadowalający moment? Ponieważ systemy są tak złożone, to my, żeby przyjrzeć się i żeby efektywnie zrozumieć jakiś fragment systemu, czy efektywnie zadziałać w jakimś systemie, musimy sobie go jakoś ograniczyć. To nie może być tak, że my sobie przyjdziemy i powiemy, teraz będę analizować problem pestycydów jako takich na całym świecie, w każdym ekosystemie, wpływ na każdy organizm, każdy pestycyd w ogóle, jaki został wyprodukowany, bo to jest za dużo, bo tego się w ogóle nie da ogarnąć. Czyli musimy, no w zależności od tego, co nas interesuje, jaki problem chcemy postawić, musimy sobie ten system jakoś ograniczyć. Często te ograniczenia wprowadzamy konstruując taką mapę, bo widzimy na przykład, że ta mapa się rozrasta, a jednocześnie jak sobie te połączenia rozrysowujemy, to widzimy, że na tej mapie są takie punkty, w których te połączenia się najwięcej przecinają, które takie hotspoty, które koncentrują w sobie te elementy takie najbardziej krzyżujące się, zbierające różne elementy z systemu. To wtedy możemy na przykład wybrać taki hotspot i rozrysowywać go głębiej, analizować go głębiej, bo systemy są wielowarstwowe i jeżeli będziemy zmieniać poziom szczegółowości, na którym się będziemy nimi zajmować, no to wiadomo, że ja z czegoś, co może na pierwszy rzut oka wydawać się bardzo ogólne i niewielkie, ja mogę to jeszcze bardziej rozbudować, tylko na większym poziomie szczegółowości. Jak mamy mapę, mamy połączenia, mamy te hotspoty, to możemy zastanowić się teraz, jak te połączenia w ramach hotspotów działają. Próbujemy to pokazać przy pomocy takich pętli. To mogą być pętle wzmacniające, rozmaite sprzężenia zwrotne. Pętla wzmacniająca, która teraz mi przychodzi do głowy, taka stricte ekologiczna, to, że mamy ocieplenie klimatu prowadzące do roztapiania się wiecznej zmarzliny, czyli to się wszystko napędza. I teraz roztapianie się wiecznej zmarzliny będzie przyspieszało rozkład materii organicznej, będzie powstawało więcej dwutlenku węgla, czyli to będzie intensyfikowało efekt cieplarniany, czyli efekt cieplarniany intensyfikuje efekt cieplarniany. Sprzężenie zwrotne dodatnie. Dodatnie, tak.
Ujemne to tak mi dużo trudniej wymyślić. W ogóle sprzężenia te ujemne są znacznie trudniejsze, mam wrażenie. A na przykład te emisje siarki, bo ostatnio pamiętam, pisaliśmy o tym, że statki te transportowe, one emitują spaliny. Te spaliny zawierają siarkę. Siarka powoduje zmniejszenie, czy też odbijanie... Tak, albedo. No, tak, tak jest. I te obszary okoliczne się schładzają w istocie. To się zgadza. Na skutek zanieczyszczenia. W ogóle też nie tylko siarka, w ogóle też pyły. Tak, bo tam przy takich rozważaniach na temat zmian temperatury to coraz bardziej zaczyna wchodzić właśnie, że pyły na to wpływały. I teraz się robi z tego gorszy problem, bo teraz wszyscy dążymy do czystego powietrza. Mhm. Więc tych pyłów jest coraz mniej, czyli musimy się liczyć z tym, że z czasem wpływ pyłów, taki zmniejszający trochę ogrzewanie planety, będzie spadał, bo tych pyłów będzie mniej. Tak. Czyli znowu działamy w jakimś tam fragmencie systemu, działamy logicznie, bo sobie poprawiamy jakość powietrza, obniżamy ilość pyłów, a jak popatrzymy na to globalnie, to okazuje się, że to ma taki nieprzewidziany skutek, tak, że będzie zwiększało pochłanianie ciepła. Tak? Znowu ta prosta intuicja zawodzi, prowadzi do negatywnych skutków. Tak. W istocie. I na czym? Na tych pętlach zostałam. Jeszcze tak. Są pętle takie regulujące. One są takie dosyć cenne. To są takie pętle trochę jak termostat, że nastawiam sobie temperaturę, tak? I jeżeli mam w pokoju temperaturę poniżej tej nastawionej, to wtedy grzejnik grzeje. Jeżeli osiągam tę właściwą, grzejnik się wyłącza, temperatura spada, grzejnik znowu się włącza. Czyli takie regulujące. No na przykład to z kolei z takich socjologicznych bardziej. Znowu wracamy do miasta i do komunikacji publicznej. To mi się wydaje jest fajny przykład. Jeżeli mamy taką sytuację, że komunikacja publiczna działa dobrze, ludzie są zachęceni, żeby z niej korzystać, no to z niej korzystają. I liczba osób w komunikacji publicznej zaczyna wzrastać. Wzrasta do momentu, kiedy staje się to uciążliwe, kiedy wszystkie te środki komunikacji publicznej mamy zapchane, zatłoczone, takie odbieramy przynajmniej. Tak. I wtedy ludzie znowu wracają na przykład do samochodów albo może na rowery szczęśliwie. No w każdym razie wychodzą z tej komunikacji, bo jej komfort spada. I co się dzieje? Ludzie odchodzą od komunikacji publicznej, zmniejsza się zatłoczenie komunikacji publicznej, komfort rośnie, znowu ludzie się zachęcają, wracają do komunikacji publicznej i cykl się powtarza, bo znowu będzie ich w którymś momencie tak dużo, że się wycofają. Oczywiście ta granica tłoku dla Fina i dla Chińczyka będzie inna, ale ogólna prawidłowość mechanizm będzie, podobna, będzie ten sam. Czyli będzie taka oscylująca, taki oscylujący układ. Wszystkie te zależności takie już typowo ekologiczne, ofiara, drapieżca, tak? To też tak działa. Mamy wzrost populacji ofiary, wzrost populacji drapieżnika następuje z przesunięciem w czasie. Drapieżnik będzie wyjadał tę ofiarę, mówiąc kolokwialnie. Spadnie populacja ofiary, więc spadnie populacja drapieżnika, czyli to tak będzie oscylowało z pewnym przesunięciem w czasie i też się będzie regulowało cały czas. Czy wy budujecie takie schematy ideowe, jak rozumiem, trochę, taki odpowiednik tego, co elektronicy robią. Nie? I potem co się z tym No i potem to byłoby, czyni? Potem byłoby dobrze spróbować to wymodelować matematycznie. Już jeżeli czymś się interesujemy, mamy jakiś schemat ideowy, to popatrzeć na dane, popodstawiać liczby, postarać się to wyrazić jakimś modelem czy modelami i no wtedy mamy takie jakiś fragment świata mamy dobrze zrozumiany, dobrze opisany i w efekcie to, co możemy zrobić, możemy pomyśleć o przeprowadzeniu interwencji systemowej. Bo właściwie całe to myślenie systemowe, no poza tym, że fajnie jest rozumieć świat, tak, no to w ogóle super, ale ono ma na celu bardzo praktyczną rzecz. Zmienienie systemu w taki sposób, który jest dla nas korzystny. System jest bardzo trudno zmienić, bo każdy system chciałby zachować swoje status quo, co wynika, nie wiem, pewnie z zasady zachowania energii i takich bardzo podstawowych fizycznych praw. I to, co my chcemy zrobić, to nie chcemy walczyć z mechanizmami systemowymi, bo ponieważ te mechanizmy dążą do zachowania status quo, to jeżeli my nie przemyślimy naszej interwencji, to się okaże, że będziemy właśnie walczyć z tymi mechanizmami, tak. Przeciwstawnie do nich działać i to w najlepszym przypadku nie przyniesie żadnego efektu, a w najgorszym przyniesie efekt przeciwskuteczny. Czy rozstroi całkiem. Tak. Ten... Wobec tego
to, co my chcemy zrobić dzięki zrozumieniu jakiegoś fragmentu systemu czy jakiegoś podsystemu, to chcemy znaleźć takie miejsce, w którym możemy tę interwencję zaaplikować, tak? Takie miejsce, w którym mechanizmy działające wewnątrz systemu same pomogą nam tę interwencję utrwalić i rozprzestrzenić na przykład. To jest super trudne i tak naprawdę wydaje mi się, że nie ma bardzo dużo takich interwencji systemowych, co do których tak można byłoby powiedzieć, że wszystko jest udane, tak? No, też jest tak, że wiele tej literatury jest jednak nacechowane ideologicznie i ja myślałam, że takie elementy jakieś związane właśnie z funkcjonowaniem ruchu miejskiego, to są rzeczy, o których można pisać tak zupełnie na chłodno i jakieś dane rzeczywiście sobie z tego zaczerpnąć. Natomiast artykuły na temat na przykład skuteczności wprowadzania większej ilości ścieżek rowerowych w miastach, niestety, pomimo że naukowe, są nacechowane ideologicznie i wszystko zależy, kto je pisze. Tak? Natomiast jeżeli chodzi o skuteczną interwencję, taką systemową, to wydaje mi się, że taką interwencją jest na przykład kontrolowane wypalanie lasów. To jest, może dlatego to jest skuteczne, że społeczności tradycyjne od dawna to robiły, a wracając do początku naszej rozmowy, wydaje się, że społeczności te tradycyjne wielokrotnie dość dobrze pojmowały takie systemowe zależności no, w tych granicach swojego świata, tak? I dlaczego to wypalanie kontrolowane jest interwencją systemową i dlaczego jest skuteczną? Po pierwsze, to jest coś, co idzie pod prąd wieloletniej wiedzy leśników. Przez bardzo wiele lat było tak, że żadnych pożarów. Im dłużej zachowamy las od pożaru, to tym lepiej. Kłopot polegał na tym, że nawet jeżeli ten las się zachowało przez lat 30 czy 40, to i tak no, siłą rzeczy statystycznie kiedyś przyjdzie ten moment, że będzie wyładowanie atmosferyczne albo ktoś rzuci papierosa, tak? Nie da się tego uniknąć. Chociażbyśmy wszystko zrobili, nie ma siły, żeby tego uniknąć. I wybuchał pożar. I teraz ten pożar był absolutnie katastrofalny w skutkach, bo przez tych 30 lat czy 15 lat nazbierała się masa biomasy w tym lesie, opadłe liście, gruba warstwa ściółki, wyschnięte drzewa. Ja nie mówię, żeby martwe drewno usuwać z lasu, tak? Ale jakby dużo tego materiału się nazbierało i w momencie, jak pojawiał się pożar, to ten pożar był po prostu bardzo duży, intensywny, silny, nie do powstrzymania. To były pożary takie jak wiele lat temu na przykład w Kuźni Raciborskiej. Tak. Gigantyczny pożar, wielu strażaków zginęło, próbując go gasić. Więc teraz to, co się pojawia, to idziemy jakby wbrew temu paradygmatowi żadnych pożarów i mówimy, a właśnie, że nie, będziemy co jakiś czas z pewną regularnością na wyznaczonych fragmentach lasu inicjować małe, kontrolowane pożary, które pozwolą nam się pozbyć tej gromadzącej się biomasy. I dzięki temu nawet jeżeli poza tymi naszymi kontrolowanymi pożarami, jeżeli jakiś pożar niekontrolowany się wybuchnie i rozwinie, to on nigdy nie będzie ogromny, silny, nie do opanowania, bo nie będzie miał paliwa. On też chyba pomoże, zwiększy bioróżnorodność takiego systemu. Tak, mieliśmy tutaj, parę tygodni temu gościłem trzech autorów książki o Puszczy Kampinoskiej, którzy opowiadali o tym, że jednym z zasadniczych kłopotów puszczy jest to, że nie można w niej dopuścić do pożaru, bo te pokolenia sosny są już wypalone, mówiąc metaforycznie, one nie są w stanie się odnowić właśnie, nie mając tej pomocy ze strony jakiegoś kataklizmu takiego powierzchniowego, nie takiego, który wchodzi tak głęboko. Także to jest, no ale to bliskość miasta uniemożliwia przeprowadzanie prawdopodobnie takich kontrolowanych pewnie tak wypaleń. Chociaż no, ja nie jestem leśnikiem, więc nie chcę się też na ten temat wypowiadać. Natomiast no, tak jak mówię, wydaje mi się, że te kontrolowane pożary są właśnie przykładem takiej dobrej interwencji systemowej, która ma jeszcze dodatkowe korzyści, tak jak mówisz, tak? Czyli to w części ekosystemów ona się będzie wiązała też z takim utrzymywaniem większej bioróżnorodności. Czy to polega na tym, żeby się wsłuchać jakby w ten system i go tak dostrajać tylko odrobinę? Tak, jak najbardziej. Tak, a powiedz, jak to się ma do tego, poszukajmy jakichś przykładów jeszcze może takich systemów, bo ty też badasz na przykład
to, w jaki sposób palma olejowa jest uprawiana, jakie to ma skutki dla środowiska, jak można byłoby te skutki negatywne mitygować, czy też zmniejszać. Mm-hmm. Jak to się wiąże z tym, o czym mówiłaś wcześniej? To tutaj mamy moim zdaniem świetny przykład interwencji właściwie przeciwskutecznej. Logiczna rzecz, którą byśmy chcieli zrobić, a jest przeciwskuteczna, więc wielokrotnie mieliśmy nawoływania do konsumenckiego bojkotu oleju palmowego. Tak. I teraz znowu logicznie i tak też empatycznie bym powiedziała, ja się z tym zgadzam, tak? Mamy palmę olejową, ograniczmy jej uprawy, ograniczmy produkcję oleju palmowego. Widzę, wszyscy widzimy zdjęcia orangutanów, które tam przeganiają koparki. No to są dramatyczne zdjęcia, mamy tego świadomość. Natomiast jak przyjrzymy się bliżej całemu systemowi, to się okaże, no, że to nie jest takie proste i właśnie może być przeciwskuteczne. Może wbrew pozorom i naszym oczekiwaniom doprowadzić do większej degradacji środowiska, w tym również w tym samym obszarze, gdzie rośnie palma olejowa, czyli w obszarze lasów deszczowych. Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze dlatego, że olej palmowy jest w tej chwili, jest najbardziej wydajną rośliną oleistą, którą dysponujemy. To jest tak, że tam z hektara w ciągu roku powstaje mniej więcej 4 tony oleju palmowego, a inne rośliny oleiste to tak mają 1 tonę, niektóre 0,5 tony. Wobec tego, żeby... A, i druga rzecz. Na rynku w tej chwili tego oleju palmowego są jakieś gigantyczne ilości, 70 miliardów ton rocznie. O takich ilościach mówimy. Olej palmowy jest wszędzie. W spożywce, w kosmetykach, w paszach dla zwierząt, w biopaliwach. Chociaż tu szczęśliwie się wycofujemy z tego. Więc teraz nagle, jeżeli mówimy bojkot oleju palmowego, no to trzeba by było jakoś tych 70 miliardów ton zastąpić. Pewnie innymi olejami roślinnymi. Dobra, mamy takie możliwości, możemy spróbować to zrobić. WWF zrobił takie statystyki i właśnie modele trochę, jakby to było, gdybyśmy spróbowali tych 70 miliardów, oni patrzyli na Polskę, czyli to była jakaś mniejsza ilość, tak, zastąpić innymi olejami roślinnymi. Takie główne, słonecznikowy, rzepakowy, jeszcze tam dali sojowy i kokosowy. Bardzo prosty system, 1:1, tak? Czyli każdego 1/4 tej ilości. I okazuje się, że no, nie ma cudów. Po to, żeby wyprodukować tę samą ilość oleju roślinnego z mniej wydajnych roślin, musimy zająć 4- czy 5-krotnie większą powierzchnię pod uprawy. I ja wiem, że słonecznik czy rzepak można uprawiać w naszym klimacie. Okej, pytanie, gdzie będzie na to miejsce? No Europa jest już tak zagospodarowana, tak, że trudno coś tutaj jeszcze wcisnąć. Natomiast gdybyśmy chcieli uprawiać soję czy palmę kokosową, znowu wracamy w tropiki, tak? I znowu musimy wykorzystywać te obszary tropikalne. Czyli pierwsza rzecz to jest to, że my to musimy czymś zastąpić na rynku. Druga rzecz to jest taka, że ten nasz system ekologiczny jest bardzo mocno połączony z systemem społecznym czy ekonomicznym. W tej chwili największe uprawy i największymi producentami oleju palmowego są kraje archipelagu malajskiego. I teraz dla tych krajów przychód z produkcji oleju palmowego to jest bardzo ważny składnik ich PKB. Tak. Z tego oni sobie finansują szkoły, szpitale, drogi i uwaga, o ironio, ochronę przyrody. Więc no jakby to jest dla nich podstawa. W latach 60. Oni zadeklarowali nawet, że ta produkcja oleju palmowego to jest ich droga do wyjścia z ubóstwa. Cała masa ludzi pracuje w tym przemyśle. Część z nich tylko tam i to jest ich podstawowe źródło dochodu. Więc gdybyśmy rzeczywiście rezygnowali z oleju palmowego, no to trzeba by było jakoś pomyśleć, no co z tymi krajami, co z tymi ludźmi, tak, też nie tak. Można ich tak po prostu zostawić. No i teraz co z tym zrobić? Idealnym rozwiązaniem to byłoby po prostu ograniczenie konsumpcji. To by oczywiście pomogło nam na wszystkie nasze bolączki, gdybyśmy tak wszyscy jak jeden mąż powiedzieli, od tej pory kupujemy mniej, to byśmy i produkowali mniej. To by pomogło na wszystko, tak, absolutnie. Tak, nie tak, tylko tak, na oczywiście. Kłopot, tak, ale to zdaje się nie nastąpi szybko. No właśnie to chyba z tym jest ciężko i trudno. Więc to byłoby idealne wyjście. Takiego idealnego
idealnego wyjścia nie mamy. Drugie niezłe wyjście to byłoby, gdyby nagle uratowała nas technologia i pojawił się jakiś produkt zastępujący ten olej palmowy, który możemy efektywnie produkować. Nie potrzebujemy sobie zająć kolejnych jakichś tysięcy kilometrów kwadratowych uprawami. To się trochę dzieje, bo gdzieś tam w sieci można znaleźć informacje o startupach głównie mikrobiologicznych, które mają jakieś tam modyfikowane organizmy, czy drożdże, czy jakieś bakterie zdolne do produkcji mieszanki lipidów przypominającej cechami fizycznymi i chemicznymi olej palmowy. No i te doniesienia tam są, natomiast po pierwsze tam jest taka jedna firma, którą śledzę, czy startup, który śledzę, to tam się nic nie zmienia. Oni obiecali, że w 2023 już coś będą wypuszczać na rynek, natomiast strona w tej chwili jest martwa, więc chyba coś się nie udało. Więc to chyba szybko nie nastąpi. A jak nastąpi, to jeszcze trzeba nad jedną rzeczą pomyśleć, bo co innego produkować takie lipidy przy pomocy tych organizmów na małą laboratoryjną skalę, a co innego produkować tego tyle, żeby zastąpiło 70 miliardów ton oleju palmowego rocznie. Czyli to już trzeba myśleć o jakimś śladzie środowiskowym tych, nie wiem, bioreaktorów, w których przecież to musi być wielkie, tak sobie wyobrażam przynajmniej, w których to się dzieje. Tam będą przecież jakieś ścieki, to będzie, trzeba będzie obsługiwać, musi być jakaś elektryczność, to będzie się nagrzewać. No, różne rzeczy przy tej skali będą się działy. No, ale to jest jakaś druga droga, czyli takie wyjście out of the box. Wychodzimy z pudełka, mamy nową, zupełnie nowy pomysł. No więc widać, że te dwie drogi, ograniczenie konsumpcji i technologia, która nam pomoże, że to się nie wydarzy natychmiast i wystarczająco szybko. Więc no jest taki pomysł, jest taka inicjatywa. Tutaj jedną z organizacji, która to proponowała, był WWF, żeby certyfikować uprawy oleju palmowego. Czyli WWF utworzył organizację, która się nazywa Okrągły Stół do Spraw Zrównoważonego Oleju Palmowego i to jest organizacja międzynarodowa. To na początku lat 2000 się wydarzyło. Ta organizacja wypracowała z różnymi interesariuszami związanymi z tym problemem, wypracowała zestaw takich dobrych praktyk i regulacji, co zrobić, żeby te istniejące uprawy, żeby jak najmniej prowadziły do jak najmniejszej degradacji środowiska. No i teraz, jeżeli taka uprawa spełnia te założenia, to dostaje certyfikat. Tym certyfikatem może się chwalić, może sobie na swoje produkty to nalepiać. I teraz później inne etapy łańcucha no, takiego życia, powiedzmy, tych produktów z olejem palmowym, mogą na innych etapach można podejmować decyzje. Czy teraz jak ja produkuję ciastka, to ja, czy ja kupię, zapłacę trochę więcej za certyfikowany olej palmowy, czy wybiorę, zapłacę mniej i wybiorę taki niecertyfikowany, tak? I później, jeżeli wybiorę certyfikowany, to mogę na tych moich ciastkach przyczepić sobie logo, że mam certyfikat i zakładamy, że klient będzie zachęcony, żeby to kupić. Więc tak się to dzieje obecnie, natomiast jest bardzo poważny problem. Producenci spożywczych produktów nie chcą tego logo z olejem palmowym, bo okazuje się, że w tej chwili w społeczeństwie światowym to właśnie przekonanie, że jedyną drogą jest bojkot oleju palmowego, jest tak silne, że producenci boją się dawać informacje z tym certyfikatem, że to zniechęci klientów do zakupu i zwróci ich uwagę na to, że tam jest olej palmowy. Czyli oni wolą napisać, że to jest bez oleju palmowego i użyć czegoś zastępczego, niż zdecydować się na certyfikat. To jest, no myślę, taki duży kłopot PR-owy z tymi certyfikatami. No i jeszcze jedna ważna sprawa, to jest rozwiązanie, które jest takim plasterkiem, tak, który nalepiamy na duży i poważny problem i to na pewno nie jest rozwiązanie systemowe. To jest takie nasze doraźne działanie, które próbuje wpływać na efekty działania systemu. Tak? No, ale z drugiej strony, gdyby przeskalować ten system certyfikowania, no to on prawdopodobnie byłby w stanie funkcjonować dość efektywnie, jednocześnie nie doprowadzając do ruiny planety, tylko że opór stawia ta niekontrolowalna zupełnie opinia
społeczeństwa, czy tak. odbiorcy, klienta, czy konsumenta. To jest jedno, że trudno wyjść z tą informacją do odbiorcy, czy do konsumenta. No dwa, oczywiście ten system certyfikacji i kontroli też nie jest idealny. Mhm. I tam się wiele różnych rzeczy zdarza po drodze, więc no nic dziwnego, że niektóre organizacje to kwestionują, mówią, że może zrobić to inaczej, lepiej, ale wydaje mi się, że jest jakby takie pole, żeby wypracować jakiś dobry sposób właśnie tej certyfikacji. No tyle tylko, że trzeba by było konsekwentnie zachęcać producentów i konsumentów potem, żeby wybierali takie produkty. To jest niezły bałagan. Ale z tego, co mówisz, to wyłania się taki obraz rzeczywistości, w której czas do takich prostych rozwiązań się skończył. Tak. One być może nigdy nie istniały, tylko my je próbowaliśmy taką metodą siłową wdrażać, zwłaszcza my, czyli po tej stronie świata, jakby te imperia. Globalna północ, tak jest. Takie siłowe metody zarządzania przyrodą. Teraz żyjemy w czasach, w których widzimy, że jedynie takie całe zestawy małych działań, drobnych działań, że one mogą przynosić efekty, ale one nigdy nie będą spektakularne, albo szybko nie będą spektakularne. Tak. Jesteśmy skazani na oczekiwanie, obserwowanie efektów tych naszych drobnych ingerencji. Teraz pytanie jest takie, bo ty jesteś też bardzo aktywną popularyzatorką nauki, opowiadasz o tych sprawach rozmaitym odbiorcom. Jaki jest odbiór, jaka jest reakcja? Czy oni są niecierpliwi, oni żądają prostszych rozwiązań, czy oni rozumieją już, że to wszystko musi się odbywać w taki bardziej płynny, stopniowy sposób? Jak to widzisz? Ja myślę, że tak. To, co ja widzę, bo ja trochę oczywiście o tym opowiadam tak zupełnie szerokiej publiczności, sporo też robię tych systemowych rzeczy ze studentami, bo to są świetne sposoby na prowadzenie zajęć właściwie na każdy temat. Więc ze studentami też tak sporo pracuję. Studenci na przykład są zdziwieni tym, że jest tak dużo zależności i że te systemy są tak szerokie, obejmują tak dużo, czasem wydawałoby się, niezwiązanych ze sobą elementów. No na przykład jak zajmowaliśmy się właśnie problemem pestycydów systemowo, to byli zdziwieni, że ocieplenie klimatu i zmiany klimatyczne tak mocno zmodyfikują sposób używania pestycydu. I takie rzeczy wychodzą. No gdzieś tam jak sobie dyskutowaliśmy o temat zupełnie inny, o legalizacji narkotyków czy substancji psychoaktywnych, to z kolei to, co wyszło, to spory nacisk na takie kwestie absolutnie stricte prawne, ekonomiczne, związane na przykład z akcyzą, z tym, jak te pieniądze potem będą przepływać. Tak. A to nie są rzeczy, o których człowiek tak na dzień dobry myśli, tak? I plus, no to też są rzeczy, do których doszliśmy po jednych zajęciach, tak? Jakbyśmy pewnie pracowali więcej, to byśmy może doszli do innych, do jeszcze ciekawszych. Więc chyba w odpowiedzi na twoje pytanie, na razie to jest takie zdziwienie, że to wszystko jest aż takie właśnie złożone, że to jest takie szerokie, że są te powiązania tam, gdzie byśmy się ich w ogóle nie spodziewali. Natomiast jeżeli chodzi o oczekiwanie na efekty, to no ja jeszcze nie prowadziłam zajęć związanych z interwencjami systemowymi, takimi stricte, ale wkrótce będę prowadzić, już w tym semestrze. Natomiast też ja myślę, że dopóki człowiek nie jest zaangażowany w przeprowadzanie takiej interwencji, no to trudno mu się wypowiedzieć i trudno mu jakoś odebrać ten czas oczekiwania, no bo to tak wszystko jest takie teoretyczne, tak? Dopóki to nie jest mój pomysł, moja interwencja, którą wdrażam i to ja właśnie tutaj czekam trzeci rok na to, co z tego wyniknie, no to tak tego nie można odebrać za bardzo. A niestety, no tak, niestety trzeba czekać przez tę złożoność właśnie, szerokość tych systemów. Tak. A to jeszcze chyba sprawę komplikuje to, że my jesteśmy, no jesteśmy ograniczeni czasem swojego życia i takiej pewnej świadomości też, no bo świadomie żyjemy tych lat kilkadziesiąt, a jesteśmy takim piórkiem czy koreczkiem unoszonym na fali, która no, jest rozciągnięta w skalach czasowych tysięcy, setek, milionów lat i te procesy rozgrywają się równolegle w różnych skalach, jak rozumiem. To jeszcze chyba komplikuje sprawę. Nawet ostatnio zadali mi studenci pytanie, bo też tam prowadzę jakieś takie zajęcia związane z projektowaniem przyszłości, czyli future design. I to no, nie polega na przewidywaniu tej przyszłości, tylko na tym, żeby pomyśleć, tak, znaleźć takie trendy zmian, które można zauważyć współcześnie, pomyśleć, co z tego wyjdzie za lat 10 i pomyśleć o działaniach, które pomogą
nam w jakimś aspekcie znaleźć się w takim miejscu, w jakim chcielibyśmy być rzeczywiście za tych 10 lat. Mogę sobie myśleć w ten sposób o karierze naukowej, ale mogę myśleć też o, nie wiem, o rozwoju firmy, ale mogę też myśleć o problemach konkretnych, jakichś społecznych, ekonomicznych, ekologicznych. No i tam przy tym projektowaniu przyszłości właśnie taka idealny czas na to projektowanie to jest 10 lat, no bo chodzi o to, żebyśmy byli w stanie jakoś tak objąć naszym umysłem potencjalny rozwój na przykład technologii, która rozwija się bardzo szybko, tak, żebyśmy, no żeby to było takie namacalne, tak? Żeby to była jakaś taka część naszego życia, którą umiemy sobie wyobrazić. No i studenci się mnie zapytali, no tak, dobrze, 10 lat, ale teraz, jeżeli będziemy w ten sposób myśleć o zagadnieniach związanych z procesami ekologicznymi, czy jakimiś zjawiskami zachodzącymi w środowisku, to 10 lat to jest ułamek sekundy, tak? To jest mało. No i teraz co z tym zrobić? Moim zdaniem w przypadku tych złożonych systemów, które łączą ze sobą elementy społeczne, ekonomiczne z tymi właśnie środowiskowymi, musimy się zgodzić na 10 lat, bo wszystko to, co robimy z naszej perspektywy, to 10 lat jest do tego jak najbardziej do, prawda, do zastosowania. Tak, tak. I no niestety musimy się na to zgodzić i próbować no, jakoś rozsądnie podchodzić do tych kwestii ekologicznych, z którymi łączymy społeczne, ekonomiczne, technologiczne. Nie da się niestety wszystkiego na wszystkich płaszczyznach czasowych realnie jakoś zbadać i ocenić. No 10 lat to i tak są dwie kadencje prezydenckie, więc... Tak, tak, to prawda. To jest całkiem sporo. A tak sobie też myślę, że to zdziwienie, o którym wspomniałeś, to zdziwienie wśród studentów, to w sumie jest niezły początek. Znaczy, jeśli jest zdziwienie, no to jest ciekawość. Jak jest ciekawość, to może i potrzeba zaspokojenia tej ciekawości, więc... Czyli pozytywne. Czyli pozytywnie bym to jakoś tak widział chyba raczej. No ja też... Ponieważ ja od stosunkowo niedawna się zaczęłam tak bardziej interesować tymi zagadnieniami i sama się uczyć na ten temat i uczyć też studentów, więc ja dopiero się rozkręcam. Ja to bym, tak mi się marzy generalnie, stworzenie takiej powiedzmy jednostki pewnego fermentu intelektualnego, gdzie moglibyśmy wspólnie ze studentami, z doktorantami, ze wsparciem ekspertów z różnych dziedzin, gdzie moglibyśmy rozmawiać, tworzyć takie, czy to scenariusze przyszłości, czy badać systemy. No taki właściwie to chyba think tank jakiś z tego mi wychodzi, z tego co teraz mówię. No, wydaje mi się, że to byłoby fajne, gdyby właśnie było takie miejsce, gdzie możemy wspólnie jakoś działać i ten ferment intelektualny prowadzić. Wydaje mi się, że oczywiście fajnie, jeżeli miałoby coś takiego przełożenie praktyczne, ale nawet jeżeli nie miałoby takiego stricte praktycznego, to sama wartość tego zastanawiania się nad światem i powiązaniami w taki właśnie sposób, to już jest cenne. To jest dobra puenta. Spotkajmy się za parę miesięcy, powiedzmy, niezależnie od tego, czy uda ci się już stworzyć tak namacalnie ten think tank, czy nie, ale żeby porozmawiać choćby o tym projektowaniu przyszłości, bo to jest temat, który tylko lekko tak poruszyłaś. Dobrze? Świetnie, bardzo chętnie. Bardzo ci dziękuję, pani doktor po prostu Monika Mędrak. Ogromna przyjemność z tobą rozmawiać i, no i czekam na kolejne spotkanie. Dziękuję bardzo i polecam się na przyszłość. Dzięki, pozdrawiam i zapraszam na kolejne spotkanie z podcastem Pulsara już za tydzień. Karol Jałochowski, do usłyszenia. Cieszymy się, że słuchacie naszych podcastów. Powstają one także dzięki wsparciu naszych cyfrowych prenumeratorów. Aby do nich dołączyć i skorzystać w pełni z oferty Pulsara, Scientific American oraz Wiedzy i Życia, zajrzyjcie na projektpulsar.pl.